Zadanie z matury z informatyki rozszerzonej 2019. Zadanie pod bazę danych. Perfumeria dla Was. Szybkie omówienie w programie BASE z użyciem języka SQL. Treść oraz dane do zadania pobiorę ze swojej strony maturainformatyka.buzinfo.pl z działu baza. Tu mamy treść zadania, dane do tego zadania, trzy pliki tekstowe, jak również rozwiązanie. Tu też zamieszczę tworzony właśnie film omówienia. Zakładam jednak, że nasza baza danych już jest stworzona. Te trzy pliki zostały zaimportowane. Jeżeli ktoś nie wie, jak to zrobić, odsyłam do króciutkiej informacji, jak to się robi tutaj. Dzisiaj jednak wystartujemy już od bazy danych, w której mamy zaimportowane trzy pliki tekstowe do takiej postaci, czyli marki, perfumy i składniki perfum. Przejdźmy zatem do zadania. A zatem treść zadania. W treści mamy wymienione trzy pliki: marki TXT, perfumy TXT oraz skład TXT, w którym są dane potrzebne do zaimportowania trzech tabel, które już pokazałem. Wszystkie dane są w formie tekstowej z wyjątkiem ceny. Cena jest to liczba całkowita. I przechodzimy do zadania pierwszego. Podaj listę wszystkich nazw perfum, których jednym ze składników jest absolut jaśminu. Stwórzmy zatem odpowiednią kwerendę. Ja oczywiście te zadania tu wcześniej rozwiązałem, ale będziemy je tworzyć od początku. Tworzymy kwerendę w SQL. Zacznijmy od tego, żeby zobaczyć, jak wyglądają tabele, z których musimy skorzystać. Oczywiście musi to być tabela perfumy oraz składniki. Select gwiazdka from perfumy, F5, czyli uruchamiam i widzimy identyfikator, który jest nam kompletnie zbędny, identyfikator perfum, nazwa perfum, czyli to, co chcemy wydobyć z tej tabeli, marka jest nieistotna, rodzaj zapachów i cena. Spójrzmy na całą tabelę składniki i widzimy, że identyfikator perfum kilkukrotnie występuje, ponieważ jedne perfumy mogą mieć kilka składników i widzimy konkretne składniki, które występują w danych perfumach. A my musimy wydobyć te, w których występuje absolut jaśminu. Jest to stosunkowo prosta kwerenda, może od razu ją omówimy. Wybieramy nazwa perfum, ale z dwóch tabel: perfumy i składniki. Żeby nie stworzyło się n razy m wierszy, czyli tyle wierszy, ile mamy w tablicy perfumy oraz tyle wierszy, ile mamy w tablicy składniki, musimy je powiązać relacją. Jaką? No taką, że identyfikator perfum z jednej tabeli jest równy identyfikatorowi perfum z drugiej tabeli, tak? Tabela perfumy, identyfikator perfum jest równy tabela skład, identyfikator perfum i równocześnie nazwa składnika to jest to pole, nie muszę podawać już przed nim nazwy tabeli, dlatego że nazwa składnika występuje tylko w tabeli skład. Nazwa składnika jest równa, albo like, absolut jaśminu. To wszystko. F5, czyli uruchamiamy kwerendę i cieszymy się wynikami. Jak widać, trochę to trwa, to jest Pentium i5 i uzyskaliśmy 3 perfumy, które posiadają taki składnik. Przejdźmy do zadania drugiego. Zadanie drugie. Podaj listę różnych rodzin zapachów. Dla każdej z nich podaj także jej nazwę, tejże rodziny, cenę najtańszych perfum z tej rodziny i nazwę tychże perfum. Stwórzmy zatem kwerendę SQL. Okazuje się, że wystarczy nam tylko jedna tabela perfumy. Spójrzmy, że mamy wydobyć nazwę perfum, rodzinę i cenę. Tych, które są najtańsze w danej rodzinie zapachów, bo rodziny zapachów oczywiście się powtarzają. Na przykład tu widzimy dwie różne
dwa różne rodzaje perfum w tej samej rodzinie zapachów o różnych cenach. Na początek stwórzmy pogrupowane rodziny zapachów i dopisane do niej ceny minimalne. Czyli select rodzina zapachów, funkcja grupująca minimum z ceny, grupujemy po rodzinie zapachów. Skąd? No z tabeli perfumy. F5 i widzimy, że mamy, skoczmy na wszelki wypadek na koniec, tak jest, 18 takich rodzin zapachów i minimalne ceny dla nich. Czy jesteśmy w stanie dla każdej z nich napisać teraz nazwa perfum? Niektóre języki SQL pozwalają na to. F5, tu jednak mamy błąd. Dlaczego? Rodzi to pewną niejednoznaczność. Co by było, gdyby istniały w jednej rodzinie zapachów dwie nazwy perfum o tej samej cenie minimalnej? Musimy taki problem rozwiązać i robi się to troszeczkę inaczej. To zapytanie jak najbardziej nam posłuży. Tabela, którą generujemy, jeszcze raz sobie ją wyświetlmy, jest bardzo interesująca. Dodajmy jednak skróty tych nazw, żeby nie były takie długie. Tutaj może rodzina zapachów, a tutaj S. Rodzina zapachów, a tutaj S. Mini. Zobaczmy teraz F5. Widzimy, że nazwy kolumn się zmieniły. Mamy gotową tabelę, z której możemy wykorzystać pewne informacje. Jakie? No, jaka jest najmniejsza cena dla danej rodziny zapachów? I napisać troszeczkę bardziej rozbudowane polecenie select. Wybierzmy zatem rodzinę zapachów, cenę oraz nazwę perfum tych najtańszych z dwóch tabel. Po pierwsze z tabeli perfumy, dobrze napisałem, perfumy, oraz z tej tabeli, którą sobie tutaj przygotowaliśmy. Nawet nie musimy jej nazywać, po prostu po przecinku podajmy w nawiasach okrągłych całe to podzapytanie. To będzie podzapytanie, które nam tworzy taką tabelę i z niej mamy prawo korzystać jak z każdej innej tabeli. Musimy dodać jeszcze tylko warunek relacji pomiędzy tymi tabelami. Oczywiście rodzina zapachów musi być taka sama jak w tabeli perfumy. A zatem gdzie rodzina zapachów, już nie muszę pisać, że to jest w tabeli perfumy, dlatego że tutaj ta kolumna nazywa się RZ. Po prostu równa się RZ and nasza cena minimalna w tej tabeli jest równa cenie konkretnych perfum w tabeli perfumy. Czyli nasze mini jest równa cenie. Tu też nie muszę podawać przed kropką nad tabel, dlatego że mam inne nazwy pól. Spróbujmy naszą kwerendę uruchomić i widzimy, że dla 18 różnych rodzin zapachów dostaliśmy cenę minimalną oraz nazwę tych najtańszych perfum. Rozwiązane zadanie drugie. Zadanie trzecie. Utwórz posortowaną listę wszystkich tych marek, które nie zawierają w swoich perfumach żadnego składnika mającego w nazwie słowo paczula. Tu już będziemy musieli korzystać ze wszystkich trzech tabel. Po pierwsze z tabeli marki, która będzie związana z konkretnymi perfumami, a perfumy dopiero będą związane ze składnikami. Przejdźmy do rozwiązania. Stworzyłem nową kwerendę SQL i na początku zrobię coś dokładnie odwrotnego. Wypiszę wszystkie, nawet na razie jeszcze nie nazwy marek, tylko identyfikatory marek, żebym nie musiał się odwoływać do tabeli marki, w których występuje słowo paczula. Proszę zauważyć, że jeżeli tutaj dam procent, to znaczy, że przed paczula może być dowolny ciąg znaków i tu jest procent, czyli za paczula też może być dowolny ciąg znaków, czyli czarna paczula albo paczula biała. Wszystko to pasuje do takiej maski. Omówmy jeszcze dokładnie kwerendę.
wybieram identyfikator marki z tablicy perfumy i składniki, wiążę te dwie tabele relacją, że ID perfum jest równy ID perfum w obu tych tabelach i nazwa składnika zawiera patchoula. Sprawdźmy. F5 i rzeczywiście mamy takie identyfikatory marek. One mi się oczywiście powtarzają, dlatego że takich perfum, które zawierają to słowo, jest wiele. No to dajmy słówko distinct, które powoduje, że powtarzające się wyniki są usuwane. I teraz, jak widzimy, jest już tych rodzin o wiele mniej. 49. Uzyskałem tym samym zbiór tych identyfikatorów marek, które zawierają słowo patchoula. No to już jesteśmy w domu. To będzie oczywiście nasze podzapytanie, z którego za chwilę skorzystamy. I czego będziemy szukać? Select nazwa marki z tabeli marki, gdzie identyfikator marki nie zawiera się w tym zbiorze. Spójrzmy jeszcze, jak wygląda ta tabela marki. Marki mam identyfikator marki i nazwa marki. Więc co ja chcę wypisać? Wszystkie marki, których identyfikator marki nie zawiera się w zbiorze tych marek, które posiadają słowo patchoula w sobie. Bardzo dobrze, to jest to, o co nam chodzi. Przejdźmy, wróćmy do tej naszej kwerendy. Gdzieś ona nam uciekła tutaj. No i jeszcze to wszystko trzeba będzie za chwilę postartować. Sprawdźmy na razie, czy zadziała. F5. Widzimy, że mamy 5 takich marek. Jeszcze oczywiście postartujmy. Miało być rosnąco, order by. Rosnąco to jest domyślnie nazwa marki. Czy dokładniej mówiąc niemalejąco. I widzimy, że to jest właściwa odpowiedź. Zadanie czwarte. Ceny wszystkich perfum marki, pozwólcie, że nie wymienię, bo nie umiem tego po francusku przeczytać, z rodziny o nazwie orientalno-drzewna zostały obniżone o 15%. Podaj listę zawierającą wszystkie nazwy takich perfum i ich ceny po obniżce. Oczywiście posortowane niemalejąco, czyli de facto rosnąco według ceny. Stworzyłem nową kwerendę. Na początek może wyświetlę sobie wszystkie nazwy perfum z ceną obniżoną o 15% z tabeli perfumy, gdzie rodzina zapachów pasuje do maski orientalno-drzewna, czyli de facto jest równa tej masce. F5. I widzimy. Mamy takich perfum dość duże, jest ich 82 i cena obniżona o 15%. Muszę jednak dodać warunek także na nazwę marki. Muszę zatem dodać tabelę marki i od razu połączyć te dwie tabele relacją. Ponieważ już where mam, to tylko end marki.id marki jest równy perfumy.id marki. Połączone są relacją te tabele. W związku z tym mogę już bezpośrednio przejść do warunku na nazwę marki. Nazwa marki. Like, czy można by nawet równo się wpisać, ponieważ jest to tekst stały, to nie jest maska. Chyba dobrze to napisałem. To już powinno zadziałać, ale jeszcze posortujmy. Posortujmy. Po tym polu musimy oczywiście całe wyrażenie tutaj wpisać. Po obniżonej cenie. I mamy 8 takich perfum, a tu jest ich obniżona o 15% cena. Zadanie piąte, czyli ostatnie. Istnieją marki, których wszystkie perfumy należą do tylko jednej rodziny zapachów. Podaj listę wszystkich nazw takich marek. Lista powinna zawierać nazwy marek i odpowiadające im rodziny zapachów. Nowa kwerenda.
I zacznijmy może od tego, że wyświetlimy sobie wszystkie marki i rodziny zapachów z tabeli perfumy. Jest ich trochę i widzimy, że się powtarzają. Więc może Distinct jeszcze. Mamy ile? 280 różnych marek w połączeniu z różnymi rodzinami zapachów. Nas interesują te marki, które w tej tabeli w tym momencie pojawią się tylko raz. Pogrupujmy je zatem po markach i policzmy, ile razy występują. Select to oczywiście będzie pod zapytanie, bo z tej tabeli już teraz będziemy korzystać. Dlatego dałem skrócone nazwy kolumn. Select i co? Imię oraz ile ich jest. Count gwiazdka, czyli wszystkie z tejże właśnie tabeli, którą tu mam u góry wyświetloną, grupowane po imieniu, ale, no może na razie wyświetlmy to, nie interesuje mnie wyświetlanie tych, które mają liczby większe niż 1. W związku z tym warunek, ale nie przez where, bo jest to warunek dotyczący tego, co już zostało pogrupowane. A zatem pogrup mogę użyć warunku having. Having count gwiazdka, czyli to pole jest równe 1. I sprawdzamy. Mamy takich marek 5. Powiem uczciwie, że na maturze, jeżeli mam już 5 identyfikatorów, to nie modyfikowałbym tego i nie łączył z tabelą marki po to, żeby wydobyć ich nazwy, tylko bym ręcznie odszukał te identyfikatory i przepisał z palca ich nazwy. Byłoby to na pewno szybsze. Jeżeli ktoś by chciał to połączyć, to proszę bardzo, tu mam przygotowaną i jest ona też udostępniona kwerenda, troszeczkę bardziej złożona, która dodaje nazwę marki, ale i tak nie mam jeszcze w tej kwerendzie nazw perfum. Musiałbym ją jeszcze bardziej rozbudować. Nie wiem, czy gra warta świeczki. Nie wiem też, czy podszedłem do tego optymalnie. Jeżeli ktoś jest w stanie napisać prostsze kwerendy, które wydobędą informacje do zadania piątego, bardzo proszę o komentarze do tego filmu. Dziękuję.